Ostatnio zrobiłem świetny teledysk animowany metodą rotoskopii. I to jest super pretekst do tego, żeby trochę o tej technice animacji opowiedzieć. To jest tak, że teoretycznie ten film miał być making ofem, ale tak naprawdę myślę, że nie ma sensu opowiadać stricte o tej animacji, bo wszystko co tam jest widać, a tylko użyć jej jako właśnie pretekstu, jako przykładu do tego, żeby opowiedzieć o samej technice animacji, więc zapraszam. Tak więc, zakładam, że skoro tu jesteś, to prawdopodobnie już widziałeś animację. Jeśli nie, to to jest pierwszy link w opisie. Niemniej, my powinniśmy zacząć od samego stwierdzenia, czym jest animacja rotoskopowa. Pierwotnie, animacja rotoskopowa powstawała przy użyciu rotoskopu. I był to specjalny stół, który miał blat z matowego szkła, na który projektor, odpowiednio przygotowany, wyświetlał pojedynczą klatkę z filmu. I było to niesamowicie innowacyjne, ponieważ wcześniej projektory jakby oświetlając cały czas jedną klatkę, po prostu paliły taśmę. W sensie on był inaczej skonstruowany, przez co ta taśma tak mocno się nie nagrzewała od lampy. Tak czy inaczej, to jest niezwykle niepotrzebna dygresja. Animacja rotoskopowa jest to po prostu animacja jakby rysunkowa, wykonana bezpośrednio na filmie, który został zrealizowany już wcześniej. Tak. Druga dygresja. Film składa się z klatek. Klatki to są pojedyncze zdjęcia. I przyjmuje się, że taki najbardziej filmowy wygląd filmu to jest w momencie, gdy ma 24 klatki na sekundę, ale to jest tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia nas, ludzi, ponieważ filmy oglądamy od ponad 100 lat i tak się jakoś przyjęło, bo było to łatwiejsze w synchronizacji dźwięku. Świetnie. Tyle niepotrzebnych informacji. Jak można się domyślić, w tej animacji ten obraz nie jest aż tak płynny i to jest właśnie spowodowane faktem, że tych klatek na sekundę jest tutaj dużo mniej, bo jest ich zaledwie 10. Przyjmuje się, że takie minimum, żeby obraz był płynny, to jest 12, ale właśnie w pewien sposób zależało mi na tym takim trochę topornym wyglądzie. Tak więc, zajmijmy się przez chwilę ilością klatek w tej animacji. Prosta matematyka. W momencie, gdy mamy animację, która trwa łącznie 129 sekund, to pomnożyć to razy 10 klatek na sekundę, 290, praktycznie 1300 klatek. Jednocześnie jakby w tej matematyce nie ma tych wszystkich ujęć, które po części już zdążyłem wcześniej narysować, po czym stwierdziłem, że okej, coś będzie wyglądać lepiej, jeśli to zrobię w inny sposób, i rysowałem kolejną klatkę, tak jakby kolejne ujęcie kompletnie inaczej niż było wcześniej zaplanowane. Więc w rzeczywistości do wykonania tej animacji nie użyłem 1300 klatek, tylko około 1500. Czyli mógłbym zaoszczędzić sobie sporo pracy, gdybym lepiej zaplanował to wszystko na początku. I tak całkiem szczerze mówiąc, nie jestem za bardzo fanem podkładania sobie zdjęcia na warstwę pod spodem i rysowania jakby tego zdjęcia 1:1 przy digital paintingu i fakt jest taki, że to często wychodzi, praktycznie zawsze wychodzi dużo gorzej i w zasadzie no, kopiujesz te proporcje, które są na dole. W momencie, gdy będziesz patrzeć na te proporcje i jednocześnie w jakiś sposób je analizować, to narysujesz te proporcje tak naprawdę lepiej, tą anatomię dużo lepiej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w kontekście animacji tutaj akurat to, żeby to były kolejne kopie, było kluczowe, żeby ta animacja w ogóle była logiczna, bo w momencie, gdybym na każdej klatce rysował te proporcje od zera, mielibyśmy niesamowicie cringe'owy i dziwny efekt, który być może do niektórych, który być może wcale nie byłby gorszy. Jakby nie powiem, że ten efekt mógłby być niesamowicie ciekawy i fajny w kontekście jakiejś animacji. Jednocześnie tutaj jakby postawiliśmy na prostotę i dosłownie skopiowanie tych proporcji, co z reguły się robi przy rotoskopii. Takie założenie. No ale też umówmy się, animacje rysunkowe ogólnie odchodzą do lamusa. I to nie chodzi mi o ogólnie użycie, bo w artystycznych projektach cały czas się pojawiają, a jednak długie, pełnometrażowe filmy, czy w ogóle filmy animowane wykonywane przez duże studia już jakby korzystają praktycznie tylko i wyłącznie z animacji 3D. I tutaj wyjątkiem jest może studio Laika, które robi świetne animacje kukiełkowe na zasadzie no po prostu animacji
poklatkowej. I też nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że animacja 3D to w ogóle nie wymaga żadnej pracy i jest niesamowicie prosta w porównaniu do tych niesamowicie artystycznych rozwiązań. Okej, w animacji 3D jakby ten nacisk pracy, nakładu pracy jest w ogóle skierowany w kompletnie inne miejsce, ponieważ nie musisz tworzyć każdej klatki z osobna, ale na przykład musisz zrobić dużo więcej pracy, by stworzyć modele postaci, które mają w sobie umieszczone tak jakby szkielety, dzięki którym jesteś w stanie ruch ręką z tego poziomu do tego, choćby miał trwać 250 klatek, wykonać tak naprawdę kilkoma kliknięciami. Oczywiście później zanimowanie tego, by to wyglądało naturalnie, a nie jak walki cyborgów, jest już kolejnym etapem złożoności i co ciekawe, animacja rotoskopowa w porównaniu do innych technik rysunkowych w pewien sposób nie umarła, w sensie jakby jest dalej używana. Już nie chodzi mi nawet o ten film Twój Vincent, który został w rzeczywistości w całości wykonany rotoskopowo, tylko przy użyciu farb olejnych zamiast cyfrowych narzędzi. To bardziej chodzi mi o to, o te techniki motion capture i techniki... Teraz musiałbym to sprawdzić, ale wydaje mi się, że jedną z ostatnich oscarowych animacji pod tytułem Spider-Man Into the Spider-Verse, gdzie był Miles Morales i takie tam, to tam animatorzy też korzystali z rotoskopii, ale jakby całość była stworzona 3D. Jednocześnie, żeby animować to naturalnie, to animatorzy nagrywali sami siebie, żeby widzieć, w jaki sposób ciało ludzkie się zachowuje. Więc jakby korzystanie z tych technik, czy to właśnie przy motion capture, czy przy jakichś artystycznych rozwiązaniach, rotoskopia cały czas żyje, no nie? Nie wiem, Czarna Piła Tango, czy Arctic Monkeys, jakby tam to też jest technika rotoskopii. To wszystko jakby jest w użyciu, tylko mało kto o tym mówi. No okej, ale załóżmy, że mamy tą cyfrę 1300 klatek czy 1500, obojętne. W jaki sposób przełożyć ilość klatek na ilość czasu potrzebnego do stworzenia tej animacji? I to jest coś, co na pewno przychodzi z doświadczeniem i mogę otwarcie powiedzieć, że ja tego kompletnie nie wiedziałem i na podstawie mojego doświadczenia, które wyciągnąłem z tej animacji, mogę śmiało stwierdzić, że teraz jestem w stanie dużo dokładniej wycenić, oszacować czas, który jest potrzebny do wykonania tej animacji, do wykonania animacji tego typu tak naprawdę, ale to jest tak, że na niektóre klatki, takie jak niektóre z ujęć miasta, poświęcałem po 5 godzin na jedną klatkę, a w innych w ciągu na przykład 3 godzin miałem cały kadr zbudowany tam, nie wiem, z 10 klatek czy 15 gotowy. I to jest niesamowite, że mimo wszystko przy tak różnym czasie potrzebnym na wykonanie tego, jakby to ta animacja jest cały czas spójna. No jakby chodziło głównie o to, żeby ten ślad wyglądał w miarę naturalnie i w miarę konsekwentnie w całej animacji, a jednocześnie, żeby to pokazywało techniczne miasto składające się po prostu z betonowych klocków ułożonych w jakieś tam konstelacje. Okej, już kończąc ten wykład na temat technikaliów i chcąc przejść do artystycznych założeń tej animacji, czyli tego, co w sumie jest tutaj dużo ważniejsze, to o czym chciałbym powiedzieć, to jest kwestia kilku rad, które mogą Wam się przydać, jeśli ktokolwiek z Was chciałby w przyszłości wykonać animację tego typu. Z racji, że do wykonania tej animacji potrzebujesz tak naprawdę materiału wideo, który zostanie nagrany i to Ty wybierzesz ujęcia, jakie tam będą, Ty wybierzesz, jakie zmontujesz i tak dalej. Montaż jest najważniejszym elementem tego, jak ta animacja będzie wyglądać tuż po sposobie rysowania. I warto poświęcić trochę więcej czasu na zaplanowanie tego, a zaoszczędzić sobie czasu przy faktycznym rysowaniu. I to jest mega rada i trzymajcie się tego. Drugą kwestią jest to, żeby być mega zorganizowanym. To w momencie, gdy jesteś bardzo dobrze zorganizowany, to jesteś w stanie w miarę możliwości usystematyzować pracę podczas rysowania. I ja na przykład podzieliłem sobie ten cały film na 52 ujęcia lub grupy ujęć, gdzie tam niektóre ujęcia miały po 8 klatek dosłownie, a inne miały po 84. I dzięki temu byłem w stanie każde ujęcie doprowadzać do tego samego etapu, na przykład samego konturu,
który był zadowalający, a później dopiero wprowadzać kolor i dzięki temu też to było trochę bardziej spójne niż byłoby, gdybym tego nie robił. Więc organizacja jest kluczem. Okej, tak więc mamy montaż, drugą kwestią jest organizacja pracy, a trzecią jest to, by dbać o to, by ta animacja, którą wykonujesz, była jak najbardziej spójna ze sobą pod kątem metody, sposobu rysowania. I to jest niesamowicie istotne. I oczywiście tak długo jak rysujesz cyfrowo, to jest proste do osiągnięcia, bo jakby w każdym momencie jesteś w stanie do tego wrócić. W momencie, gdyby, nie wiem, faktycznie chcieć zamontować w jakimś miejscu rzutnik, rzucać sobie na kartki papieru obraz i rysować na bazie tego, no to faktycznie to jest trochę trudniejsze do kontrolowania w takim systemie, ale też nie da się ukryć, że rysowanie w ten sposób, na przykład 1000 kartek, jest mega nieekologiczne i nie róbcie tak, matce naturze. Ale drugą kwestią jest to, że w momencie, gdyby ktoś faktycznie zdecydował się na rysowanie tego ręcznie i animowanie w ten sposób, no to jest to także hardkorowe pod kątem tego, żeby faktycznie te skany wyszły idealnie, bez żadnych przesunięć i tak dalej. Kwestia tego, że nie jesteś w stanie wracać i korygować tych poprzednich kadrów, ponieważ one jakby są już, no, kartka przyjmie mniej niż taki tablet graficzny. Co zrobisz? Tak czy inaczej, spójność sposobu rysowania jest dużo, ale to dużo ważniejsza niż to, żeby mieć jakieś kadry dopracowane na, nie wiem, 1000%, bo to nie jest aż tak ważne. Okej, właściwie to jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że w zasadzie przy tej animacji pracował jeszcze jeden rysownik, a konkretnie rysowniczka, a konkretnie Betty Spaghetti, której portfolio macie tutaj na górze. I o ile ja miałem, pracując od początku, z myślą o tym, że będę tą animację wykonywał sam, mogłem ustalić wszystkie jakby założenia artystyczne, wszystko to, jak będzie mi wygodniej pracować pod kątem tego, jak chcę ją wykonać. A ona miała zdecydowanie gorzej, bo przyszła jakby już w trakcie trwania projektu i przy tych kadrach, w których ona pracowała, musiała się w 100% podporządkować pod to, co ja już wymyśliłem wcześniej i co ja już wcześniej rysowałem. Więc mega szacun, że to wyszło i w zasadzie chodzi mi głównie o fakt, że w momencie, gdybyśmy to wymyślali od początku razem w kontekście tego, że będziemy to rysować razem, to prawdopodobnie ten styl rysowania całej animacji to byłby jakiś kompromis pomiędzy naszymi stylami, a ja stworzyłem nawet nie coś, co jest jakimś moim stylem rysowania, tylko to był po prostu system, w którym mi było wygodnie pracować i w którym ja zakładałem, że będzie mi w miarę łatwo stworzyć tą animację. No, ona musiała się podporządkować. Także szacuneczek. Pozdrawiam. A więc, w końcu docieramy do sedna założeń technicznych, merytorycznych i wszystkich decyzji, które sprawiły, że ta animacja wygląda tak, jak wygląda. Bo tutaj, jeśli chodzi o samą historię, to tak naprawdę wszystko było ustalone razem z autorem muzyki, Tomkiem Kowalczykiem. I no to było kilka kompromisów, każdy z nas chciał przepchnąć swoją wersję. Myślę, że ostateczna wyszła spoko, choć no i też należy zaznaczyć, że jeśli chodzi o tą historię, no to jest takie bardzo otwarte, jeśli chodzi o interpretację. Już słyszałem jakieś dwie różne wersje, ja osobiście mam trzecią, a jeszcze czwarta była w skrypcie napisana, więc tak naprawdę, więc to jest mega ciekawe, w jaki sposób wy to odbieracie, jak coś to liczę na opinię. I tutaj należy zrobić jedną krótką dygresję, ponieważ jakieś 50 lat temu niejaki Ronald Barthes napisał esej teoretyczny pod tytułem Śmierć autora i stwierdził w nim, że w sumie zastanawianie się nad tym, co autor miał na myśli, nie ma kompletnie sensu, bo w momencie, gdy jakieś dzieło, twór kultury, cokolwiek jest wypuszczone na świat i ma odbiorców, to każdy niech sobie to interpretuje jak chce. I w sumie ludzie mu przytaknęli i stwierdzili, w sumie jest postmodernizm, to niech będzie jak mówisz. Jeśli chodzi o sposób rysowania, to bardzo ważnym i bardzo charakterystycznym elementem, który od początku wiedziałem, że chcę umieścić w tej animacji, są te takie białe zadziory, takie rysunkowe ziarno, takie jakby, które zostało w postprodukcji już narysowane osobno i wyeksportowane jako pliki PNG, że później można było je nałożyć jako osobną warstwę w programie do montażu ponad warstwy rysunkowe, gdzie... Okej, jeśli chodzi o to ziarno, które się pojawia w tej animacji, to muszę zrobić jeszcze jedną dygresję,
ponieważ ja, wszystko zaczyna się jakieś 10 lat temu, gdzie zacząłem wycinać pierwsze wypukło drukowe grafiki warsztatowe. I od początku zaczęło mi się podobać te takie zadziory, które zostawiają dłuta w matrycy. I mimo tego, że one nie były celowe, to nadawały całej pracy pewien charakter i pewną wartość. Może nie wymierną, ale po prostu sprawiały, że było to inne niż przy klasycznym rysunku. Lata leciały, robiłem kolejne grafiki i tak dalej. Jakby starałem się szukać tych elementów, tego momentu, w którym te zadziory zostaną zostawione celowo, a jednocześnie będą wyglądać na przypadkowe i jednocześnie będą jakby trochę lepsze, w sensie jakby trochę będą tam, gdzie będą potrzebne, może w ten sposób. Okej, i w ten oto sposób docieramy do wabi-sabi, czyli takiego konceptu artystycznego, który zakłada, że często poprawne jest gorsze niż świadomie niedoskonałe. W sensie to jest duże uproszczenie, bo tam założenia są trochę bardziej złożone, ale mówiąc wprost, chodzi głównie o to, że właśnie poprzez niedoskonałość możemy uzyskać pewną jakość na zasadzie właśnie charakteru i takiej indywidualności w tym wszystkim. I często w sytuacji, w której dzisiaj kserokopiarki są w stanie kopiować dużo szybciej niż człowiek, aparaty fotograficzne są w stanie wychwytywać fragmenty rzeczywistości dużo szybciej niż byłby w stanie rysować czy malować człowiek, to kopiowanie 1:1 jest mniej ważne niż umiejętność stworzenia czegoś autorskiego. A wabi-sabi to jeszcze eksploruje na kolejny poziom, jakby tworząc wartość z tego, że coś jest niedoskonałe. I mimo tego, że to jest niesamowicie ważne, tak naprawdę nie dlatego, że pozwala ci być niestrannym, tylko dlatego, że faktycznie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, że lepsze jest, że czasem gorsze jest lepsze. I w pewien sposób jednocześnie wabi-sabi jest najgorszą radą, którą można dać komuś, kto zaczyna rysować. Można to tak maksymalnie źle zinterpretować. Tu nie chodzi o to, żeby nie uczyć się proporcji, nie uczyć się anatomii, nie uczyć się dokładności, bo to nie w tym rzecz. Tu chodzi o to, że w momencie, gdy masz już pewien poziom umiejętności, móc zrezygnować z niektórych rzeczy, by jakby podnieść ich wartość, jeśli się zrobi to odpowiednio i świadomie. Okej, najlepszym przykładem na to, o czym mówię, będzie zestawienie rysunków hiperrealistycznych z rysunkami Egona Schiele, gdzie o ile hiperrealiści z reguły mają proporcje opanowane do perfekcji i jest to bardzo niesamowicie poprawne, jednocześnie mimo tego, że niektórym z tych ludzi zazdroszczę umiejętności, szczerze mówiąc, to jest to niesamowicie nudne. I w momencie, gdy porównujemy to z rysunkami Egona, gdzie tak naprawdę jest to totalne odejście od anatomii, od poprawności anatomicznej, jednocześnie to zyskuje niesamowity charakter i taką, nazwijmy to, autentyczność w tych rysunkach. To jest coś wyjątkowego, nie do podrobienia. Okej, mam wrażenie, że trochę się rozgadałem i to trochę nie na temat, ale mam nadzieję, że trochę też na temat, więc zobaczę w montażu, co z tego wyszło. Wy dalej tutaj, niesamowite, ho, 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 ho. Okej, tak całkiem szczerze. Ostatnią rzeczą, o której można było powiedzieć w kontekście tej animacji, jest kolor. Ale tego nie zrobię, ponieważ już przygotowuję dwa kolejne materiały, które ukażą się na tym kanale na dniach, stricte na ten temat. Więc możecie go śledzić. Albo nie. Śledzenie jest creepy, nie? Nie róbcie tego.